sztuk. Ja słuchajcie, nawet ostatnio dla zabawy sobie takiego facebota testowałem i okazał się nawet niegłupim urządzeniem. I to był dokładnie ten telefon, tylko ja miałem szarą wersję, a tu jest czerwona, która moim zdaniem wygląda no fajnie jednak, chociaż to znowu nie pasuje, ale whatever. Ma lampę kempingową i baterię 16500. I nawet powiem wam szczerze, że nie było to takie złe urządzenie, jak go testowałem. Dawało się tego używać, także no może, ale to znowu mówię, wiecie, zawsze problem, pewne ryzyko z naprawami i tak dalej. No kupujecie taki sprzęt, no może, ale to znowu mówię, wiecie, zawsze problem, pewne ryzyko z naprawami i tak dalej. No kupujecie taki sprzęt, model Pro, więc aha, ten Pro ma zamiast głośnika dodatkowy wyświetlacz na plecach i nie, aparaty ma takie same, 24 plus 5 plus VGA. Inny procesor, ten ma 8788, a tamten ma Helio P22. Następny F106 Pro, tu z ciekawostek bateria 12000, znowu lampa kempingowa i znowu duży głośnik. Okej, może być. Też w sumie ciekawe urządzenie. No i na koniec mamy znowu 10300 bateria, ale tu już taka bieda trochę, 4 giga RAM-u, aparaty 13 plus 5, więc dajmy spokój. No i na koniec mamy jeszcze telefonik z termowizją, tylko zapomnieli chyba pokazać, który to jest. Spróbuję dojrzeć, ale to jest też jakiś taki z tą lampą doświetlającą. To będzie jakaś wariacja tego F102, co wam pokazałem. W każdym razie no, termowizja jest i do tego jeszcze, żeby było zabawniej, no nawet działa. Wiecie, co to znaczy, no dobra. Śmieszki, heheszki. No ale tak to jest, tak to się żyje, moi drodzy, na tych targach. Jeszcze tu rzucimy okiem. A, tu jest F102 Thermal Imaging, czyli tak, czyli trafiłem. Wariacja F102, o którym już wam wcześniej powiedziałem. No i tu kolejne modele tego rodzaju. No i to jest znowu ten F102, o którym wam mówiłem. To widzicie, jak ta lampka w akcji pracuje. Z tym, że ona oczywiście może też wysyłać światło stałe i ona nie musi migać wcale. No, komuś się może przyda. Przetestowałem ten telefon, nie wyszedł najgorzej i na YouTubie macie jego recenzję. A ja już, moi drodzy, lecę dalej, bo może jeszcze w tej ciekawej hali coś znajdę, a jak nie, to robię rząd i idę stąd i chyba się będę zbierał. Także bądźcie jeszcze z nami przez chwilkę i powiedzcie mi, jak jest teraz dźwiękiem, bo teraz nagrywam bezpośrednio, już bez żadnych słuchawek i tak dalej, Xiaomi 14. Tym, co miał premierę, tym, co ma pewien wstydliwy problem z parującym obiektywem. No ale dobra, sprawdzimy, co z tego wyniknie. Może to kiedyś poprawiam. Dobra, trzymajcie się, moi drodzy, ciepło. Ja tymczasem już powoli chyba jednak będę się stąd zbierał. Rozejrzę się jeszcze. Jakby coś, to jeszcze będzie jedno wejście, także poczekajcie, nie odchodźcie. Bardzo wam dziękuję, że byliście przez ten dzień razem ze mną. I widzimy się jeszcze niebawem.